Asia jest artystką malarką. Porozmawiamy dzisiaj o tworzeniu, porozmawiamy dzisiaj o pasji, w jaki sposób dać sobie odwagę do tego, żeby w tym niełatwym świecie, który jest pełny takiego materializmu, dążeniu do pieniądza, jednak wyzwolić z sobie tą siłę i działać zgodnie z sercem. Zobaczyłam siebie malującą w tańcu, takiej pełnej ekspresji ruchu. Te farby latały, ja tańczyłam, muzyka i po prostu poczułam taką radość, ale po prostu taką radość i taką miłość. Otworzyłam oczy i po prostu wiedziałam, że to jest to, że ja muszę za tym iść. To mnie po prostu wzywa. To ja się czasem czuję, jakbym była tą farbą. Albo jakbym była tym pędzlem. Ja w ogóle bardzo lubię malować też dłońmi, bo ja wtedy mam bezpośredni kontakt z płótnem. I ja się czasem tak jakby wtapiam w to płótno. Tak emocjonalnie, tak czuję, jakbym się tym płótnem stawała. I kiedy ja to maluję, to zawsze czuję te emocje. Po prostu czuję konkretnie to, co chcę przekazać, więc jakby nie zastanawiam się, ja wyłączam myślenie, tylko maluję czuciem. I to samo wychodzi, ja nie wiem, ja jakby jestem w takim transie trochę, jak to maluję, tak to można nazwać. No to jest taki trans twórczy. Tak, taki trans twórczy, ja się nie zastanawiam. Czasami jest tak, że się skupiam, po prostu maluję i po chwili dopiero patrzę, co mi z tego wychodzi. A powiedz mi, Asiu, jakie są Twoje marzenia? Ogólnie mam takie marzenie, żeby zwiedzić cały świat. To jest takie moje chyba główne marzenie. Najlepiej z rodziną. Bardzo bym chciała z moimi dziećmi, z moim mężem zwiedzić cały świat. A przy tym podróżowaniu chciałabym w każdym miejscu świata malować obraz. I moim marzeniem jest, żeby to połączyć też z różnymi artystami muzycznymi. Ponieważ ja maluję do muzyki. Więc szukam artystów, którzy chcieliby do swoich teledysków wykorzystać ujęcia z mojego malowania. Osobom, które na to patrzą, które będą być może kiedyś właścicielami tych obrazów, coś wyjątkowego. Co Ty chcesz dać, powiedz mi? Przede wszystkim pozytywną energię. Radość. Ja w ogóle bardzo zachęcam ludzi do tego i przez te moje filmy, które też publikuję, jak maluję w tańcu, tak troszeczkę staram się zachęcić do obudzenia w sobie takiego dziecka. Żeby tą naszą taką radość pierwotną, którą mieliśmy i którą podczas naszego całego kształtowania się dorosłego, liczenia się z opinią innych, czy coś wypada, czy nie wypada, to właśnie chodzi o to, żeby to wszystko jakby porzucić, nie przejmować się tym i być tak naprawdę w tej takiej kreacji dziecka, być po prostu sobą, z serca, bo my jesteśmy z serca wtedy, kiedy odkładamy na bok wszystkie te nasze myśli z głowy. Czy robimy coś dobrze, czy robimy coś źle, czy to jest poprawne, czy kto coś na ten temat powie. To jest taka wolność, swoboda. I ja kiedy maluję ten obraz, to ja tą wolność i swobodę czuję. I ja tą emocję i tą energię przekładam w ten obraz, więc on później tym emanuje. I myślę, dla wszystkich osób, które szukają w sobie, i nigdzie indziej nie szukajcie, szukają w sobie odwagi do tego, żeby wyrazić swoje życie w pasji. Róbcie to.